sprzątaj mój pokój. Zrób to. Odbierz dzieci z przedszkola. Zapasz się na poczcie. Przynieś mi gazetę. Kup mi trzy lody. Dawaj komóreczkę. Sprzątaj mój pokój. Skoś trawnik, bo jest trochę za długi i mi się nie chce. Witam Państwa. Te słowa słyszymy z pewnością codziennie. Proszą nas o coś koledzy, znajomi, rodzina, koledzy z pracy. I często zgadzamy się im pomóc. Chociaż wiemy, że jest to dla nas niewygodne, że sprawy, o które proszą, powinni wykonać samodzielnie. W dzisiejszym szkoleniu, za pomocą kilku zainscenizowanych sytuacji, pokażę Państwu, jak w takich sprawach odmawiać skutecznie, ale i delikatnie. Zapraszam i polecam. Dzień dobry, przysługa dla Pana. Dzień dobry. Proszę się podpisać. Czytaj. Należy się 23,50. Nie. Tato, pójdziemy na lody? Nie. Ej, co słychać? Kupiłem ostatnio nowego laptopa. Wiem, że jesteś biedny, więc jak masz ochotę, to oddam ci mojego starego. Heh, łapiesz żart? Musisz tylko przejechać swoim skuterkiem z Władywostoku te kilka tysięcy kilometrów, żeby go odebrać. Będę czekać jutro o 16 w parku. Chcesz? Nie. Tato? Wytłumaczysz mi, jak przebiega anihilacja bozonów Higgsa? Nie. Dziękuję za uwagę. Tak notabene otrzymałem od widza telefon, w którym zapytuje się, czy mógłby Pan wyjaśnić albo podać naukową definicję asertywności? Nie. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Destroy it!